Ryzykowna pozycja. Bardzo. O, było blisko. Rykoszet. Zrykoszetował. Jak biednie. Dobra, teraz mi uszkodził. Ty był tak blisko. Dobra, tu sobie naprawię. Ale jak zrykoszetował. Z hita, w szyłkę. Dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy. Niedawno w Armoredzie odbyło się polowanie, w którym społeczność Armoreda polowała na te konkretne osoby, które jeździły oczywiście w szyłkach. I za upolowanie VIP-a można było zdobyć szyłkę na 14 dni za darmo, a także 2,5 tysiąca monet. I oczywiście można było upolować VIP-a więcej niż jeden raz, ale trzeba było mieć szczęście. I chciałbym wam pokazać, jak to polowanie wyszło z mojej strony na mnie. A także chciałbym was poinformować, że jeszcze odbędą się 3 takie polowania. Natomiast kiedy i na jakie pojazdy? Będą to oczywiście pojazdy z bitewnej drogi, jak to zwykle bywa. A kiedy? To już obserwujcie główną stronę Armored Warfare. Wypatrujcie, jakie będą nagrody. Przygotujcie swoje maszyny i jedynie życzę wam powodzenia w następnym polowaniu. A tak to jeszcze w komentarzach pochwalcie się, jakimi maszynami polowaliście i komu udało z was się upolować VIP-a. A teraz bez zbędnego przedłużania, przejdźmy, zobaczmy, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Ja tak sobie na spokojnie gdzieś tu sobie posiedzę, może coś się pokaże fajnego. Nie da mi tak łatwego zwycięstwa. Ten maluch tu podjechał. Celować. Dobra, rozwalony. Tym razem on się stał ofiarą, nie ja. Takie lekko zarysowane maszyny tam są. M113 rozwalone. Gdzieś tutaj jest coś jeszcze. Z boku. Najgorzej 2-3 pojazdy. 2 lub 3. M113, AMX coś może... Nie, jeszcze T62. Nic nie trafiło, za daleko typ jest. 666 HP. Piekielny Francuz. O, Enigma. Nie, nie ruszę. Pod takim kątem tego nie ruszę. O. Nie, nie podjedzie, akurat go wystraszyli. Tego T62. No nie rozwalę w taki sposób. Udałoby się Pele. Ale ciebie. Ciebie już mogę. Tutaj jeszcze Enigma jedzie. Dobra, jechał. 30. 30 gdzieś się schowała. Dobra, szyłka rozsiekana. To nie jest takie polowanie na mnie, ale wychodzi na to, że ja poluję na wszystkich. Trzynastkę rozwalili. Dobra. Zabawa była. Teraz dam się upolować komuś, ale nie tak, że się podłożę, tylko po prostu wyjadę na wariata. Niech mają. Chodzi o to, żeby oni sobie zdobyli coś. Tam dwóch podjechało. Tego T62 tak ciężko idzie zarysować. Takiego dystansu jest ciężko. Ale tego tutaj chcę dorwać. Może się uda. No niestety typowi się nie udało, to tam jeszcze law jest, może lawowi się uda. Dobra, to już się może tak lekko podłożę.
Chciałem im dać nadzieję na zdobycie, na pokonanie mnie, trochę za bardzo defensywnie zagrałem. Trzeba zmienić taktykę. Bardziej rush. Dobra, wpadłem na PPK. Pół szyłka na Frost i jeszcze te 6-2. Na szyłkę szybko trzeba pojechać. Gazem, gazem, gazem. Tutaj teraz trzeba przeciwpancerny załadować. Dobra, przegrzanie, czyli w ten trochę dostał. Trochę. Nie za dużo. 3 MBT-ki kontra 2 MBT-ki szyłka. Zaraz nas okrążą. Ja to już widzę na mapie. Ja to już widzę na mapie. Oni tu się wramują od pleców. Dobra, przegrzany, ale zniszczony. Pewnie tak tam pojechał. To 7-2. Ja wiem, ja trochę pełnię rolę teraz takiego MBT-ka bez pancerza. Oho! Oho! Tu już widzę dwa problemy. Nie, jednak lepsza penetracja. Akurat się przegrzałem. No ja bym swojego skasował, ale dobrze, że jest. Dobrze jest. Sierżanta Yorka nie dorwę. No tak, do 7-2. Merkawa. A no tak, dym jest tylko od frontu, zapomniałem o tym. Przepraszam, ale przynajmniej zdjąłem sierżanta. Nie, nie zdjąłem. Niechcący tutaj przywaliłem swojemu, ale to tylko lekka rysa. Tutaj taka fajna grupa jest. Tyłu! Nadymić się! Też i tak mnie widzą. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze... O! Łatwo nie ma. Łatwo pokonać się mnie nie da. Umerkawa. A, dobra. A niech sobie ma. I tak już sporo wywalczyłem. Cóż, raczej mój los szybko się zakończy, bo tu Merkawa jedzie sama, Leopard daleko w tyle, może ja pojadę za nimi. Ale ta otwarta przestrzeń strasznie mnie boli. Tylko, że jak ta Merkawa jedzie, to tu jest tak pusto. Szyłka. Lekko zarysowana. Trochę odbiła, no to nieźle. Tu jedzie Sheridan. Ale powiem, że spodziewałem się większej ilości maszyn w tym terenie. Chociaż Sheridan może mi przywalić to mocno na dwa strzały. Więc muszę uważać, jak najszybciej się go pozbyć. Nie, przegrzanie! Dorwany. O, sierżant York. Sierżantem Yorkiem nie będzie tak łatwo. Trochę tam pancerza na wieży ma. Dobra, nic nie mówiłem. Skosili go w trymiga. O, ktoś zaspał. Ktoś niestety zaspał. Został na respie. No tak to się kończy, niestety. Tutaj Wizel. Oj, Wizelku. Wizel... No, nie ma Wizelka. Dym. Lekko spadam. Nie no, szturmować dalej będę, ale nie tą samą drogą. Minimalnie trzeba skręcić. Tam co jest? Co jest? Skorpion. I T7-2. T7-2 to będzie problem. Skorpion rozwalony, ładuj! O, o, szybko!
O! Niedobrze! Niedobrze! Dobra. Jest ciekawie. Ale dobra, czy ktoś mnie jeszcze zabije? Będą mieli tu okazję? Chyba nie bardzo. Tam jedynie OF został. OF jakby mi przywalił z hita, miałby szansę, ale... Naciskiem miałby, musiałbym do niego nie strzelać. Uwierz mi, chciałbym dać się zabić, ale musisz być przeciwko. Ryzykowna pozycja. Bardzo. O, było blisko. Rykoszet. Zrykoszetował. Jak biednie. Dobra, to mnie uszkodził. Typ był tak blisko. Dobra, tu sobie naprawię. Ale jak zrykoszetował. Z hita, w szyłkę. To się nazywa poważne nieszczęście. Okej. Jest niefajnie. Aha, utknąłem jeszcze. O, to szybko poszło. Oho, OF-ik. Już jednostka wykryta. Może jeszcze kogoś uda się wykryć? Nie, nikogo nowego nie wykrywa, czyli tam jest tylko OF. Na razie. Nie znaczy, że... Nie, coś jeszcze. BMP-k. Okej, okay, jest BMP-k, jest... Uuu, trochę ich tu jest. OF-a prawie rozsiekałem. Przynajmniej te 6-2 go sobie zlikwidował. Irena nie widzę. Lekka rysa, za mało. O, o, dostaję od 113. I BMP-ka 113 się odbiła. Jaki niefart. 113 tam nie widzę i to jest... pewien problem. No, BMP-ek szybko się napatoczył. Jakoś tu chcę im dać szansę, by mnie mogli rozwalić, ale nie taką. 113 dalej tam siedzi. Dobra, do tyłu. Ja tu się cofnę. Gość ma dobre maskowanie, dlatego go nie widzę. Brak tej sto... Dobra, typ mnie zaraz rozwali, został mu jeden pocisk. Został mu jeden pocisk, a tutaj... Najgorzej, że nasze mocne pojazdy nie chcą się wychylić, a jego nawet nie widzę. Gdzie ten cwaniak się tam schował? Dobrze się schował, to jest problem. Mam drobny pomysł, żeby tak spróbować zajechać od dołu rzeką. Spróbować od tyłu im wjechać. Jak to się skończy? Trzeba się przekonać. O-o. Tiran. Małe uszkodzenie. I dostałem. No, VBL-a z tego idzie ciężko trafić. O, proszę. Tam kogoś widzę. Już tam shotkala widać, tylko... No, właśnie. Brak depresji. Brak depresji boli. Shotkal tam sobie stoi. Może chwilę jeszcze postoi. O, merkawa. A, merkawy tak się łatwo nie da rozsiekać z tak daleka. Tu by się te rapele przydały. Tutaj nam się próbują przebić. OF parę innych. O. Czas wrócić do tyłu. No. Well.
Kiet. Nie fajnie, trochę mi typ przywalił. Czy mi tam? Aha, sierżant York. O, sierżant York trochę mocno bije. Może bardziej w dół zjadę. Będzie bezpiecznie, tutaj Wizel jest. O, 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 Wizla trzeba dorwać. Małe zagrożenie upierdliwe. Nie wiedzie tym Wizlem tu do nas. Nie bardzo widać, jakby chciał. Jaki rush w tę stronę idzie. Jaki rush w tę stronę. Ten sierżant York z daleka, on naprawdę jest teraz upierdliwy. Ze mną AMX jedzie, tam jest Skorpion, okej. Sierżant York też tutaj jest. Yorka trochę się obawiam, Skorpiona można szybko zsiekać. Przydałby się jeszcze ten T-62 do pomocy. Na pewno sierżant York mnie dorwie. On tu już jedzie. No i rozwalił mnie szybko. Jednak 40 jest dużo lepsza. Tyle odbił.